wiem, czy na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku jest ze mną Pobla. Siemaneczko. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny oceniamy sobie 20 najładniejszych kamieni, tak wyglądają. Tak, więc oceniamy. Zaczynamy od pierwszego. Dobra, wybierz, który chcesz. Tak, jest około 20 oczywiście. Więc mamy pierwszy kamień. Wygląda klasycznie dosyć, ale ma tutaj, to trzeba powiedzieć, bardzo ładną linię. Wygląda troszeczkę tutaj jak bursztyn. 7 na 10. 8 na 10? Leci do morza. Na koniec filmu mamy coś specjalnego. Oczywiście do morza. Jesteśmy w Powierowie ponownie. Tak wygląda następny kamień. Przypominam, on klasyczny kamień, ale tutaj mamy twarz człowieka. 6 na 10. Czaczki. Tak. No, 8 na 10. Następny kamień, mianowicie. Wygląda on tak. Ma dziwny dosyć kształt. Ma tutaj takie prehistoryczne znaki. No, co na to jest 9 na 10. 8 na 10. Następny kamień przypomina on trochę popcorn karmelowy, a trochę. Jeden popcorn karmelowy. No, mówię, no. Piszcie w komentarzach, jeśli macie do nich dostęp, czy karmelowy, czy solony i popcorn. Moja ocena tego to jest i trochę paprykowy sos. Moja ocena tego to jest 8 na 10, 6 na 10. 4 na 10. Następny kamień przypomina klasycznego kamienia. Przepraszam widzowie, to była osa, która mi wsiadła na ramieniu. Kurczę. No, przypomina on klasyczny kamień, ale tutaj ma takie przeźroczyste. Pewnie w ostatnich odcinkach były też tak, pewnie. Ale moja ocena tego to jest 4 na 10. 3 na 10. Ten kamień jest dosyć bardzo klasyczny, ale tutaj ma takie, no, ale ma takie jakby szwy. Tu ma trochę złote. Jak złoto, trochę bursztynu. 9 na 10. 6 na 10 i przeźroczyste jeszcze. Następny kamień, jest on szary i ma tu, o, takie ładne kreski. 8 na 10. I tutaj 7 na 10. Znaki prehistoryczne. Następny kamień mianowicie wygląda tak. Ma linię czerwono-pomarańczowo-białą, jest dosyć ładny. 8 na 10. No, może 5 na 10. Następny kamień to taki. Wygląda on dosyć klasycznie, ale ma tutaj takie złote łaty. Moja ocena tego to jest 6, nie 6, nie, tu kawałek srebra ma jakiegoś pewnie. 8 na, nie 8, 5 na 10. 4 na 10. Ten dosyć klasycznie też wygląda, ale ma trochę złotego. Dobra, zacznij. 3 na 10. No może 5 na 10. 4 na 10. Następny kamień przypomina on klasycznego kamienia, ale ma tu w głębinie taki ładny jakąś dziurkę. Zobaczmy, co tam jest. Jestem też taką dziurkę trochę białe. 5 na 10. No, 6 na 10. Ten kamień też wygląda klasycznie, ale gdyby nie tu różowe. Ale nam zostało teraz. Tak, 9 na 10. No, 10 na 10. Następny kamień wygląda on dosyć klasycznie, jest bardzo klasyczny. Gdyby nie te. No nie, no de facto to jest klasyczny, ale jest dosyć ładny. 5 na 10. 4 na 10. Następnie przypomina on coś, co już mówiłem, co przypomina, czyli popcorn karmelowy. Klasyk tego kanału. Tak. 6 na 10. 8 na 10. Następny kamień jest bardzo ładny. Bardzo ładny. Jest on również kawałek złotego, ma brązowego, czarnego, 9 białego. Na 10. 10 na 10. Kamień, który przypomina, no wygląda klasycznie, gdyby nie, do końca. Gdyby nie te w głębinie, możecie zobaczyć widzowie pod tym kątem kamery. Zbliżamy się już widzowie do końca. Tak, będzie dodatkowe. 8 na 10. 7 na 10. Następny kamień tutaj bardzo ładnie czerwone linie ma, białe, czarne. Moja ocena tego to jest, zacznie to. 9 na 10, ładne. 6 na 10. Następny kamień przypomina on. Co on ci przypomina, to była? Jakiś taki płatek. Nie małą rybkę dzisiaj. Dzisiaj nie mała rybka.
8 na 10. 6 na 10. Następny kamień jest to jeden z mniejszych. No, byłby klasyczny, gdyby nie to, że ma takie rysy, jak na koronie cierniowej Pana Jezusa. Jest on bardzo ładny. Dookoła jakby miał ciernie, możemy zobaczyć. No, potwierdzisz to, dobra. No tak. No. 8 na 10. 7 na 10. Ostatni kamień, czyli 20, i później będzie dodatkowa rzecz. On mi przypomina jakby trochę mleko z dodatkiem kawy. A tobie to obla co przypomina? Dobra. Nie wiem, może na przykład. Nie wiem. 8 na 10? A twój? Dobra ocena twoja? 6 na 10. I to dodatkowe, czyli odłamek bursztynu, możemy zobaczyć. Wyglądał mi klasycznie. Tylko dużo większego. Ale niestety tak, tylko tego większego nie było. Jest dosyć ładny. No, jak wam przybliżę, to się rozmarzę. O, tu, tu. Rozmarzę się. Tak. Ocena bursztynu, wiadomo, 100 na 10. Oczywiście. No tak, a dzisiaj na tym, bo to było na tyle. My się widzimy w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć.